Wszyscy pamiętamy, jak podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej Janina Ochojska zamiast losem funkcjonariuszy martwiła się bardziej migrantami. Teraz twierdzi, że zaniedbani są polscy więźniowie, których nikt nie pyta o to, czego oni potrzebują. I czy pana zdaniem więźniowie to grupa społeczna, która wymaga dziś szczególnej troski? Na pewno nie. Na pewno szczególnej troski wymaga pani Ochojska, ponieważ więźniowie u nas mają super. No, mają wszystko. Jedzenie, no to nikt tego nie ma. Uważam, że w pierwszej kolejności są dzieci, ale to moje zdanie, bo pracuję w edukacji. Także tyle w tym temacie.